No to witam po raz kolejny w Tech Free Campie. To jest moje kolejne wystąpienie. Bardzo miło mi tu być i Wam pokazać kolejną prezentację. Tym razem pójdziemy w modny temat związany z AI. Coś drobnego o mnie. Pracuję w Endawie jako Senior Development Consultant. W projektach obecnie mam prawo używać, znaczy klient pozwolił nam używać AI-a, dokładnie Copilota, i chcę opowiedzieć o swojej przygodzie związanej właśnie z Copilotem. Więc zacznijmy od pokazania prezentacji. O, uruchamiamy. Tak, jakbym to nazwał inaczej, GitHub Copilot, Santa's Little Helper, or Programmer's Little Helper. To jest po prostu narzędzie, którego zacząłem używać jakieś 3 miesiące temu, które wspomaga mnie po prostu w mojej codziennej pracy. Zacznijmy od pytania. Najbardziej gorący język programowania ostatnich czasów. Kto zna odpowiedź? Śmiało. Ktoś inny jeszcze? Angielski. Dokładnie, no kolega widać. Pracuje w AI-u. No, czemu mi się nie włącza nic do... O, jest. Angielski, oczywiście. Powiedział to Andrej Karpatti, jest jednym z założycieli OpenAI-a. Jego przygody można poczytać trochę. Odchodził, przychodził, był w Tesli, wrócił do OpenAI, znowu odszedł do OpenAI. Więc trochę ma w tym kontekście doświadczenia. Dlaczego angielski? Temat związany, którym też na pierwszej prezentacji kolega wspominał, prompty, czyli zapytania. Prompt engineering jest obecnie jednym z takich bardziej rozwijających się działów, powiedzmy, w AI i IT. O Copilocie. Co to jest ten Copilot? To jest narzędzie pomagające nam w kodowaniu, pozwalające nam generować kod completion, który mamy już standardowo w większości w IDE, rozbudowane o jeszcze większe możliwości. Generuje już nie tylko pojedyncze dokończenie linii, może generować całe bloki kodu, całe funkcje, całe testy. Zazwyczaj jest to dodawane jako plugin do różnych IDE, czy to jest Visual Studio Code, czy to jest IntelliJ, czy to jest Eclipse. Dzięki niemu piszemy szybciej i z mniejszą ilością błędów. Szybciej się zgodzę, z mniejszą ilością błędów, to zależy, jak bardzo go weryfikujemy. Tak jak wspomniałem, sugeruje całe linie kodu, funkcje, testy, generuje testy, całe klasy. Ogromne możliwości. Podstawowa wersja Copilota, która jest dostępna dla wszystkich, została wyszkolona na GitHubie i na repozytoriach publicznych GitHuba dostępnych dla wszystkich. Mamy wersję Enterprise, która jest instalowana, powiedzmy, znaczy instalowana, jest trenowana na kodzie klienta, czy kodzie jakiejś firmy, która wykupiła tą wersję Enterprise. Dodatkowo można podpiąć różną bazę wiedzy, na przykład można podpiąć Confluence'a i to wszystko ze sobą połączyć, spiąć, wytrenować. Wtedy mamy bardzo dużo bardziej dokładne podpowiedzi, bardziej, jak to się mówi, tailorowane, czyli bardziej dostosowane do tego, co potrzebujemy. Cały czas się uczy. Jest coraz lepszy. Tą prezentację, trochę już wersję taką bardziej ubogą wcześniej pokazywałem, to jest bardziej rozbudowana wersja. Kawałek live codingu, za każdym razem po prostu generuje mi trochę inny kod i trochę więcej rzeczy już pamięta tego, o co go pytałem wcześniej, i dogenerowuje mi rzeczy, na przykład nazwy pakietów, jakie obiekty oczekuje. Po prostu uczy się wraz ze mną. Kontekst, na którym pracuję. Między innymi, jak pracujemy, na przykład ja pracuję dużo bardzo w IntelliJ-u i używam tego jak pluginu do IntelliJ-a. Mam otwartych kilka różnych klas, mamy ten kod nauczony ogólnie, który się znajduje w GitHubie czy GitLabie. To wszystko on ze sobą potrafi spiąć i na podstawie tego generować prawidłową odpowiedź. Niestety wersja, którą będę pokazywał, to jest ta wersja bardziej taka indywidualna, więc nie jest wytrenowana na kodzie klienta, powiedzmy, jakiejś firmy czy jakiejś tam biznesowej dziedziny, ale też bardzo mocno pomaga. Zwiększa produktywność. Na oko moja produktywność wzrosła o 30%. Tak powiedzmy średnio po używaniu 3 miesiącach, nauczeniu się trochę pisania odpowiednich promptów. Krótka historia, dobra, przejdźmy dalej. Krótka historia tego właśnie Copilota. W 2021 w połowie roku był zaprezentowany jako tak zwany technical preview. Technical preview, jako kawałek, element Visual Studio Code'a. Zaraz chwilę później, 4 miesiące później, została dodana już pierwsza wersja plugina do IntelliJ'a.
W 2022 dopiero normalne Visual Studio dostało też plugin, który mogą, znaczy element cały, który został się elementem właśnie, znaczy, który pozwala używać nam Copilota. I w połowie 2002, czyli praktycznie rok po technical preview, po jakichś testach, używali przez różne filmy, stało się dostępne ogólnie dla wszystkich. Gdzie go się używa? Jakie są use case'y? Najczęściej takie po prostu spotkane przeze mnie. Dokończenie kodu, to wiadomo, podpowiada nam, uczy się, jak my kodujemy, nasz styl kodowania, poznaje trochę tak w stopniu domenę, w której pracujemy, więc podpowiadając nam nazwy metod, wszystkiego też z tego wszystkiego korzysta. Generowanie kodu, ja najczęściej używam do generowania, znaczy najczęściej, bardzo często używam do generowania przynajmniej podstawowych test case'ów. Unit testów podstawowych dla danej klasy czy danej jakiejś metody. To właśnie ciekawe, nauka nowego języka. Ostatnio bardzo mi się to przydało, bo miałem pytanie z zupełnie innego zespołu, zupełnie jestem programistą Java, ale miałem pytanie od zespołu z .NET-a na temat jakiegoś tam problemu. Wrzucili mi kawałek kodu, wrzuciłem do Copilota, poprosiłem o wersję Java, wypluł mi wersję Java, byłem w stanie odpowiedzieć na pytanie w ten sposób, bez znajomości nawet .NET-a. Choć oczywiście tam są podobieństwa. Code review. W jednym z moich klientów, w którym pracuję, jest to dopiero na etapie testów, Copilot jest w stanie zrobić code review, podpiąć się pull requesta, czy merge requesta, w zależności od czego używamy, skomentować, zasugerować, sprawdzić jakieś dane z sonara. Backfixing, tej części jeszcze nie próbowałem. Prawdopodobnie też, jak kolega wspominał na pierwszej prezentacji, jest w stanie też naprawiać, robić pull requesty czy merge requesty z odpowiednimi poprawkami kodu. Akurat jeszcze Copilota w tej części nie testowałem. Ograniczenia. Czasami trzeba go dość mocno opisać kontekst problemu, który opisujemy. Nawet spotkałem się z takim problemem bardzo prostym regexem. Bardzo prosty regex, który miał tam miał cyferkę na początku, która mogła być dwucyfrowa, jedno dwucyfrowe i dwie literki. Uparł mi się w pewnym momencie, że generował tego regexa, który nie działał i miał halucynację i się uparł. Musiałem go po prostu oduczyć, zupełnie od innej strony podejść tego problemu. Inne przypadki, jak na przykład opisujemy, że chcemy generować jakąś klasę, ENCI i tak dalej, musimy opisać też dokładnie, co w niej ma się znajdować i najlepiej jest, jak podajemy jakieś tam typy przynajmniej zbliżone danych. Na przykład będę pokazywał to taki przykład, że generował ENCI, na przykład coś wpis do bazy danych, jakiego typu obiektów oczekuje. To już o tym wspomniałem, bardzo dużo plus jest, jeżeli mamy wersję Enterprise i jest wytrenowana na repozytoriach firmy, na której pracujemy. Tak na oko to 50-60% lepsze podpowiedzi zaczął dawać, jak już zakończyło się trening na tych repozytoriów w porównaniu do takiej wersji, którą miałem wcześniej gołą. Oto to też wspomniałem, to jest właśnie z tymi kolocynacjami. Też jest często nauczony, jeden z przykładów jest, że był nauczony na kodzie GitHuba. W pewnym momencie mamy Spring Boota. W Spring Boocie przejście między pewną wersją, nie pamiętam, którąś wersją Spring Boota, został zmieniony pakiet Javax na Jakarta. Cały czas jak do dzisiaj generuje podpowiedzi, generuje mi z pakietem Javax. Oczywiście to nie jest duża zmiana, ale trzeba pilnować. Tak samo potrafi wygenerować testy. W założeniu wie, co powinien być w danym przypadku testowym. Potrafi wrzucić jakieś dane, nie wiadomo w ogóle jak wymyślił nazwę, skądś wziął, która niczym nie jest powiązana, wywali się. Dlatego jak ja to mówię, ograniczone zaufanie, lepiej zweryfikować. Oczywiście tyle jest w języku programowania, że nie wiem, czy kiedykolwiek powstanie wsparcie, ale coraz więcej jest wspieranych. I największy koncern, znaczy największe zastrzeżenia dla wielu osób, przechowywanie danych, ponieważ obecnie we wszystkim. Firmy, na przykład OpenAI, czy tam właśnie Microsoft właścicielem GitHuba, mówią, że nie przechowują tych danych, że te dane są zanonimizowane, ale jak jest w rzeczywistości, tego nie wiemy. Dlatego właśnie bardzo mi się podobało przy prezentacji właśnie to, że możemy postawić taki model sobie lokalnie i wtedy już nie ma tego problemu. Oczywiście jest slajd, którym użyłem właśnie, prosiłem go o sprawdzenie, ile razy robiłem jakiegoś typu zapytania. Odpowiedział mi, że nie przechowuję tych danych, nie jestem ci w stanie powiedzieć, ale jestem ci w stanie oszacować rząd wielkości. Więc jednak musi coś tam jednak przechowywać.
I to właśnie przejdźmy do takiego. To jest jeden ze slajdów, który właśnie wygenerowałem. Połowę tej prezentacji wygenerował Copilot, żeby nie było. O co pytałem w ciągu ostatniego miesiąca? Pytania związane z Javą. Tak jak mówiłem, rząd wielkości 50-100 razy. Pytania związane z dotnetem. 10-15 razy. To ten ostatni przypadek, kiedy pomagałem dla zespołu dotnetowego. MongoDB. Tworzenie query jest w stanie wygenerować mi zapytanie, którego potem sobie w IntelliJ wrzucam data gripa i to działa. Oczywiście nauczone na repozytorium klienta, bo tak zewnętrznie to jest trochę gorzej. Ogólnie inżynieria oprogramowania. Czasami jak mamy bardzo dziwnego, dostałem raz przypadek kodu do analizy forem pogania. Poprosiłem go, że to zamienił na streamy, zoptymizował. Byłem zaskoczony, ale bardzo ładne rozwiązanie zrobił. Bardzo się przydaje w przypadku, na przykład ostatnio pracowałem też trochę, optymizowałem nasze pipeliny w jednej z firm, GitLab CI-a. Wcześniej dużo pracowałem z GitHub Actions, tu miałem akurat GitLaba, GitLab CI-a, tak znałem trochę pobieżnie. Byłem w stanie rozwiązać dość zaawansowane problemy dzięki właśnie pomocy, jak co wygenerować, jak ukryć, jak wołać inne template'y. Ansible, no oczywiście no, jak człowiek jest już konsultantem, to jest też człowiekiem orkiestrą, więc DevOps, trochę DevOpsa też musiałem liznąć, też mi był w stanie pomagać Ansible'u, jak generować różne rzeczy. To nie jest ten slajd reklamowy, tylko mniej więcej chcę pokazać, jakie są różnice w wersji. No, wersja ta indywidualna dla każdego $10 niby tylko miesięcznie jest dość ograniczona, bo jakbyśmy porównali sobie wersję Enterprise, to już widzimy na przykład w tym punkcie, że to właśnie to, co mówiłem, nauczenie na repozytoriach klienta, knowledge base podpięcie, open source'u więcej, analizowanie pull requestów. No Binga to, nie wiem, mało osób używa, ale może ktoś używa. Pod completion, tutaj nie ma za bardzo dużych różnic, tym częścią się nie bawiłem. No więc to też jest dość przydatne, potrafi ładnie opisać sumary, znaczy zrobi samary. Ogólnie wszystkie te modele językowe bardzo ładnie pomagają tworzyć samary do jakiejś, jak to po polsku ująć, skrócić, streścić coś, co zrobiliśmy, żeby to nam była jakaś informacja bardziej taka czytelna i osoby, które robią code review, by to rozumiały. To są kwestie związane z bezpieczeństwem oczywiście, czy jak to podpinać, SSO, SAML i tak dalej. Wiadomo, Enterprise wypasiona ma wszystko. Oczywiście Copilot nie jest jedynym modelem, znaczy nie jest jedynym narzędziem, które można używać AI asystentem. Rozwijają się bardzo szybko. Wrzuciłem tak, znalazłem slajd tak na szybko, między innymi, jakie są inne narzędzia. O ile dobrze pamiętam, Copilot jest właśnie oparty na OpenAI kodeksie, przynajmniej na którejś jego wersji. I oczywiście jeden z najciekawszych slajdów, jak będzie świat wyglądał w przyszłości. Obecnie co? Kodujemy 2 godziny, debugujemy 6. AI 5 minut, a potem my siedzimy, co on wygenerował. Dobra, to była taka część, powiedzmy, teoretyczna. Przejdźmy do części praktycznej. Jako że jestem miłośnikiem gier planszowych, to stworzyłem taką, będę pokazywał, jak stworzyć bardzo prostą aplikację do zarządzania grami, powiedzmy. Dobra, przejdźmy tak po kolei. Prezentacja już jest niepotrzebna. Dobra, to jest moja prosty projekt stworzony w Spring, Start Spring IO oczywiście. Spring Boot 3, Java 17, wstępnie kilka tam jakieś JPA springowe, zresztą mogę pokazać POMA nawet. Powrócę do kilka podstawowych rzeczy, tam kawałek bazy S2, Flyway. Taki punkt startowy to jest wygenerowane, więc będę chciał na podstawie tego właśnie pomocą Copilota stworzyć aplikację, mam nadzieję, że się uda stworzyć aplikację, która będzie przechowywać gry, wyświetlać nam gry planszowe i pozwalać nawet edycję. Może się uda, nawet testy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jak się nie obrazi na mnie, to się szybko wszystko wygeneruje. Dobra, to zaczynamy. No, hej, już się z nim witałem, więc możemy. Zaczniemy od pierwszego pytania. A, właśnie, miałem przejść w tryb prezentacji, będzie to bardziej widoczne dla wszystkich. Presentation mode. O. Na razie tam możemy część zawęzić. Przejdźmy do części na przykład Copilotową.
copilotowy. Niech będzie. Potrzebuje bazy działającej bazy H2. Potrzebuję bazy S2 i chcę dostać się do niej z przeglądarki. Dobra, więc podpowiada. Zobaczmy do góry. No, na początku w pliku musisz dodać odpowiednie parametry do Application Properties i odpal przeglądarkę. Step by step. No, szukamy, gdzie mamy pliczek. SRC, Main, Resources, Application Properties. I tutaj nam podpowiada tylko OK. Mamy kawałek kodu, który zasugerował, ja go od razu wkleję, żeby nie pokazywać w tym miejscu. Może tak będzie lepiej, jakby tego wkleił, będzie to bardziej widoczny. To mi podpowiedział, żeby włączyć konsolę, ustawić ścieżkę, hasło. Dobra, dorzuciliśmy to. No i sprawdźmy, czy to zadziała. Ponieważ to jest prosta springowa aplikacja. No, uruchamia się. Nazwałem swoją aplikację Boardy od Board Games. I przejdźmy do przeglądarki. I niech będzie local. Teraz zobaczymy. Powinien podpowiedzieć też kroków. Jeden z kroczków. To jest ten presentation mode. Wszystko niedobrze, wszystko widać. O, podpowiedział nam URL, jaki powinienem użyć. Muszę skopiować tak bardziej. O. URL, jaki użyć w przeglądarce, żeby się dostać do konsoli. No, bez kropeczki na końcu. Mamy konsolę. Password, tak jak wygenerował, sprawdźmy. Connect, jest, mamy, działa. Dobra, to zacznijmy dodawać coś do tej naszej. Mamy bazę danych, zacznijmy od bazy danych. Zaczynamy opisywanie problemu. Potrzebuję skrypt flowrate'owy z instrukcją, gdzie go mam dorzucić. W tym skrypcie chcę mieć stworzoną bazę danych, tabelę bazy danych. Z danymi kolumnami. I pierwszą kolumną niech będzie ID typu number. Teraz opisujmy dokładnie kontekst. To wspomniałem, czasami trzeba bardziej dokładnie pisać problem. ID number, niech będzie primary key. Auto, to powinno wystarczyć. Drugie, to niech będzie name. To niech będzie varchar albo tekst, też wystarczył. Trzecim polem niech będzie release year, kiedy dana gra wyszła. Number i ostatnim polem niech będzie język. No, stwórz folder nazwany DB Migration pod tym w tym miejscu. Jeżeli nie istnieje, nazwij plik w ten sposób. Od razu skopiujmy sobie tą nazwę. Mamy DB Migration, stwórzmy nowy. Mam nadzieję, że dobrze wszystko widać. Jeżeli coś jest nie tak, to oczywiście dawajcie znać, to będę starał. No i tu wygenerował nam prosty skrypcik. I teraz zaraz zamknę to okno bardziej. O. No i widzimy, że mamy ID int, autoincrement, name, varchar, wszystko potworzył tak, jak założyliśmy. To jest pierwsza rzecz. No dobra, no to uruchomimy to szybciutko. Przejdźmy do naszej konsoli. Jeszcze nie wiem, czy się zdążyło, ale jest, już chyba wstało. O, mamy tabelę board game i nasze wszystkie pola. No to teraz trzeba jakieś dane wrzucić do tej tabeli. Może spróbujemy takie bardziej generyczne zapytanie, zobaczymy, coś wymyśli. I nawet bardzo ładnie już się nauczył. Pliczek flywayowy.
Zaraz pokażę zawartość pliczku, to co sugerował. Proszę bardzo, wygenerował nawet istniejące gry planszowe, jak ktoś się zajmuje planszówkami wraz z różnymi tymi. I na przykład powiedzmy, że to jest za mało, ja chciałbym jeszcze coś więcej w to wrzucić. O, Agricola. Podpowiedział. Mam nadzieję, że wszystko dobrze zapisałem, bo to w tym trybie trochę ciężko się pracuje, ale Lisier. Musi wszystko być w porządku. Czy tu nie wrzuciłem czegoś za dużo? A nie, to jest w porządku. Zobaczymy. Albo się wywali. On tak wywali się pewnie, bo to jest zwykły insert, a on mi pogenerował jakimś takim, tak mówię, czasami trzeba weryfikować, ale dobra, sprawdźmy, co z tego się stanie. No oczywiście się wywalił, tak jak mówiłem, temu trzeba go pilnować, bo podrzucał jakieś takie niepotrzebne rzeczy, ale na przykład jakbyśmy usunęli tą część, albo oczywiście mógłbym zasugerować mu, że ten kawałek skryptu nie działa, więc on by też mi by zasugerował, jak to poprawić. No i sprawdźmy teraz, to był taki przykład specjalnie pokazać, że nie można mu ufać w 100%. Dobra, odświeżmy. Mamy tabelę gier. O, wszystko mamy w bazie danych. Teraz przejdźmy już do części javowej. Zróbmy bardziej skomplikowany kawałek zapytania. Potrzebuję repozytorium JPA, NCE, service i controller. By wykonywać prostego CRUDA. No i zaczynamy. Tak, tak wyłapuję mniej więcej, sam piszę szybko czasami, nie zwracam uwagi na ten, no chyba, że to żebyś napisała słowo, które jest wieloznaczne czy coś takiego, może być z tym problem, prawda? Ale tak ogólnie jak się pisze, przekręca literki miejscami tego, to nie ma z tym problemu. A tak, tak, no właśnie, no, też piszę tak szybko. Więc nie zauważyłem jakichś większych problemów, bo wiem, że czasami zadaję mu takie pytania i nie chcę się poprawiać, cofać czegoś tam w środku zdania. Potrafię ogarnąć. Dobra, zaczynamy. Na początku encja. I sugeruję, żeby użyć, bo tutaj jest cały opis, że jaki pakiet użyć i tak dalej. No niech będzie w Java. Mamy ten example. Nie file, tylko package. No ja sobie zaczę biorę, to wszystko można było zorganizować, podpiąć, żeby to już generował, no ale niestety tutaj muszę pokazać ręcznie wszystko. I skopiujmy całość, powinno już zadziałać. Pyk. Mamy encję, jak widzimy nawet znaczek bazy danych, że to podpiął. No to wygenerujmy sobie, zobaczmy następny etap. Repozytorium. Też pakiecik zasugerował repozytory. Będzie tak szybciej będzie kopiowanie. Nazwa klasy, board game repozytory. Najszybciej to jest skopiować pyk, całość. Dobra, mamy repozytorium. Serwis, pakiecik serwis. Idę standardowym modelem warstwowym ze Springa, prawie każdy go używał pewnie w życiu przynajmniej raz. Nie jest to DDD. Dobra, mamy serwis, board game service. O, widzicie, o tu jak się nawet autowire tu użył. O to zaraz będziemy tego przerabiać, bo nie lubię wstrzykiwania przez pola, ale na razie pójdźmy jego drogą.
I ostatni pakiet to było kontroler. Kontroler. No, jeszcze nazwy kontrolera. Port Game Controller. I od razu, jak widzicie, to wygenerował mi resty, wszystko, co już się nauczył, że nie muszę mu dodawać, że to ma być restowy kontroler, czy to, że chcę wystawić jakiegoś restowego endpointa. W pierwszej wersji musiałem go uczyć wszystkiego. No to ja zrobiłem pakiet. Rzuciłem, sorry, pomyłka. Java class board game controller. Czy nie za duży pakiet mi tutaj czego? A tak, tak jak myślałem, za dużo mi tego wszystkiego rzucił. Dobra, nie mamy czasu, żeby się w to bawić, bo nie to wszystko zaraz ładnie przegenerujemy. Przynieść mi do pewnego pakietu. No, jak to najszybciej będzie refaktorować. No, to już, albo ja skopiowałem chyba serwis. O, to był problem, nie to, że kontroler, ale że serwis. O, za szybko. Też musimy poprawić pakiet. Niech będzie tak. Dobra, mamy wygenerowany jakiś kawałek tego. No i oczywiście to, co zaznaczyłem wcześniej, że nie podoba mi się, że tutaj wstrzyknął się auto-wired, więc poprośmy go o poprawkę. Chcę użyć, żeby dostał, użył construction injection w tym przypadku. Przejdźmy, zobaczmy, co on tu wygenerował. No. I już widzimy, on też użył auto-wired, oczywiście nie jest to wymagana anotacja, ale dobra. Można go tego pewnie oduczyć z czasem. Spróbujmy uruchomić aplikację i teraz najgorszy punkt, bo dużo było generowanego kodu, więc czy to wszystko zadziała? Pytanie. Słońmy to. O, wystartowało. I teraz chciałbym tą aplikację sprawdzić, więc co robię, żeby sprawdzić? Chcemy, żeby wyświetlili wszystkie gry. O, i tu bym odpowiedział URL-a, którego powinienem wygenerować, którego powinienem użyć. Proszę bardzo. Wystawiony restowy endpoint, wszystkie gry wypisane. Co jeszcze można by ciekawego tutaj pokazać? Chciałbym wygenerować te. Oczywiście, jakbym miał czas, bym pokazał, że bardzo ładnie potrafię wygenerować, a może spróbujmy. Time leaf. Chcemy, żeby generował nam time leafowy template. Opisuje, gdzie wrzucić pliczek. Tutaj oczywiście rozszerzmy to, żeby było lepiej widać. O, board games HTML. Kopiujmy go do src main resources templates. Cyk, kopiujemy, wkopiujmy kawałek kodu, otworzymy ten HTML-a tego. Zobaczmy, czy coś jeszcze, bo oczywiście to na pewno nie wystarczy. I też mówi, że trzeba zmienić kontroler, ponieważ timeleaf. A, tutaj zagoruję użyć inny kontroler. Może spróbujmy, może ten wystarczy. To skopiowanie tego, zastąpienie tamtego starego będzie szybciej. Mam nadzieję, że zadziała. Entity, gdzie mam go kontroler? Tu kontroler. Spróbujmy.
Robię to na szybko, więc może nie zadziałać, ale mam nadzieję, że się wszystko uda. Wstała aplikacja, wstała. Dorzuciłem i teraz sprawdźmy, jak... Jak tą stronę wywołać? Aha. Dałem słowo kluczowe test. I jak widzicie, wygenerował mi test. Jakbym dodał coś może takiego using browser. Może teraz mi podpowie. O. No, jest HTTP, adresik, pyk. Sprawdźmy, czy to wszystko zadziała. O, proszę bardzo, wygenerowana strona timelifowa. Dobra. Jakbym miał czasem pokazywał kolejne etapy, kolejne rzeczy, które można robić. Bardzo ładnie działa z Mavenem, z pomami. Na przykład, proszę, jak często używałem przypadek, pomóż mi wyświetlić jakąś zmienną systemową w jakimś miejscu. Bardzo często się do takiego przypadku generuje. Tak, generowanie takich prostych stronek, kiedy mamy jakieś dane z bazy danych, ktoś tam stworzył i chcemy to wygenerować, sprawdzić, jak to wygląda, zajmuje chwilę. No, więc myślę, że tyle, ile dałem radę, to pokazałem. Mamy teraz czas, chwilę na pytania. Okej, okay. Czy są pytania? Śmiało. Mogę zadać Copilotowi pytania, jak ktoś chce. Halo, halo, o, tak brzmi lepiej. To od roku do roku, jak widzisz, jak to się zmienia od roku do roku? Jakby jak to widzisz po prostu? Podczas trzech miesięcy używania, tak mówię, używam około trzech miesięcy około używam, tak. Widzę właśnie poprawę, mówię, zaczynałem od wersji, miałem taką wersję gołą, takiego, tak jak to mówię, ten 10-dolarowy Copilot, który praktycznie daje ci bardzo generyczne podpowiedzi, bardzo ci generycznie ten kod robi. Do wersji, teraz używam wersji Enterprise, nauczony repozytorium klienta, to ten kawałek, który on tu generuje, to on to robi w bardziej zaawansowany sposób. I widzę, że się faktycznie uczy. Też ta prezentacja, którą teraz generowałem, zaczynałem pierwszą wersję, wrzuciłem dwie gry planszowe jakieś tam, teraz mi potrafi powiedzieć na do 10, jakby chciał, nawet więcej, bo tam wyszukuję tego wszystkiego. Prezentację, którą stworzyłem, wersję pierwszą, tworzyłem też za pomocą kawałek Copilota, tą wersję finalną, co teraz robiłem, jakieś 60% slajdów wygenerował Copilot. Więc widzę coś na pewno rzeczy, że dostosowuje się do mojego stylu kodowania, ale też trzeba go trochę pouczyć, trzeba go i często dawać, tak jak tu pokazywałem ten przykład, że dorzucę auto-wired, kiedy tego nie chcę. Na tym moim, na którym pracuję, oduczyłem go tego w końcu. No, ale też ma swoje wady, jak mówiłem, regex, którego się uprze, ma halucynacje i ciężko jest go oduczyć, więc trzeba z nim popracować, ale powiem, że tak szczerze, tak, Stack Overflow, użycie 80% przynajmniej spadło. Odpowiedzi mi daje dużo, dużo bardziej pod tą część, którą staram się zrobić. Nieznajomość języka, nieznajomość jakichś tam obcowych rzeczy, na przykład Ansible'a znam, ale nie znam na przykład dokładnie, jak to się zawierało w całej infrastrukturze. Był w stanie wyciągnąć i podpowiedzieć, co gdzie wrzucić, jakie tam URL-e poustawiać, jakieś parametry, takie, których nie miałem pojęcia o tym bez tego. Dodatkowo jest bardzo dobry, bo na przykład, znaczy dobra rzecz, jest na przykład, można, nie wiem, wejdziemy na przykład do POMA. Gdzie tu mam jakiegoś POMA? Jest SCM section in POM. Na szybko wpisuję to, co widzimy. Żeby pokazać właśnie. To jest jego odpowiedź. To opisuje, co to jest te SCM właśnie. Daje zawsze jakiś przykład. Jakie możemy używać elementy i oczywiście skąd on to brał, jak widzicie, to akurat trochę korzystał z tego, co się nauczyłem. Jak masz repozytoria klienta podpięte, to on też dodatkowo ci rzuca jakieś tam linki, takie inne, że potrafi pod tej całej tej odpowiedzi. Szczerze mówiąc, byłem bardzo sceptycznie nastawiony do AI na początku. Teraz ciężko mi było chyba bez niego pracować, tylko że mówię, że nie uważam, że jesteś gotowy na jakieś zaawansowane bardzo rzeczy. Jeszcze, to mówię jeszcze. Dziękuję. Tak, czy jest możliwość, aby dać polecenie temu Copilotowi, aby automatycznie zaaplikował na te zmiany zamiast rewersji? Da się to wszystko spiąć ze sobą. Te całe kodowanie, jak to jest odpowiednio spięte z repozytoriami i to jest
bardziej pytanie do mnie, tylko do osób, które to konfigurują. Ja tego używam. Ale da się zrobić, bo on jest w stanie, tak jak kolega na początku też wspominał, pokazywał, robić całe pull merge requesty ze wszystkim. Tak, tak, wszystko to się da. Tylko mówię, to jest najbardziej, pokazuje taką wersję ubogą, żeby pokazać prezentację po prostu tak, jak, od czego można zacząć. Część z Was może nudzić tę prezentację, znaczy nudzić, bo wydawać się to takie proste, ale to chciałem, moim założeniem tej mojej prezentacji było pokazanie, że po prostu to jest dla osób, które nawet nie kodowały, czy zaczynają dopiero kodować, też bardzo przydatne narzędzie. A mi się to bardzo przydaje, bo mówię, pracując między różnymi językami, pracując między rzeczami, którymi się jeszcze nie zajmowałem, no nie jestem ekspertem od GitLab CI akurat, ale naprawdę rozwiązałem bardzo dziwne problemy, rozwiązywałem, a z Dockerem właśnie też dużo problemów rozwiązałem, Docker file potrafi bardzo ładnie generować, podpowiadać, potrafi mi to wszystko spiąć, tego Ansible'a z Docker file'ami, z GitLab CI'em, no, ale jak mówię, nauczony był na prostorium klienta. Jakieś jeszcze pytanka? Tak, ja bym miał dwa pytania. To pierwsze pytanie, czy nie uważasz, że jednak od co-pilota w bardziej skomplikowanych zadaniach, ale takich, które nie wymagają znajomości kontekstu twojej aplikacji, nie lepiej używać LLM-ów takich jak na przykład 4o, bo są nowsze i mają lepsze możliwości? Nie używałem tych LLM-ów innych, no mówię, ja z AI-em pracuję, tak jak mówię, od 3 miesięcy mniej więcej, jak zacząłem, dostałem dostęp do niego, ale jak zawsze, rozwiązania, które są bardziej, powiedzmy, tailorowane pod dane ten, na pewno będą działać lepiej i jak widzę, jak się rozwija Copilot, to ja, a widzę, jak wspomniałem, że nowe modele, które się są bardziej podczas do czegoś dostosowane, to myślę, że no tak, zgodziłbym się z tobą, że pewnie byłyby lepsze, tylko że no, Copilot jest dla, siadasz, instalujesz plugin, pracujesz z nim. Nie wiem, jak z tamtymi modelami, jak jest... Nic nie instalujesz, wchodzisz w przeglądarkę i robisz prompty. To jest inna sprawa, no, to, że musisz wchodzić w przeglądarkę i znaczy, no, to ChatGPT czy coś takiego, no, nie wiem też, jak one są... Tylko chodzi mi o to, że tam pod spodem są prawdopodobnie starsze modele, które mają mniejsze... Znaczy, no zazwyczaj tak to działa, że ten model jest trochę nowszy, ma elementy starszego, plus tam ta tokenizacja trochę inaczej przebiega i tak, no, bardziej zaawansowane, no. Copilot, znaczy... Czy to są te modele są typowo do kodu? Bo Copilot jest właśnie typowo do kodu. Bo na przykład pracowałem też, używałem ChatGPT do kodowania. Nie, mówię o generalnie. Konkretnie o GPT, na przykład 4o dla mnie jest lepszy w konkretnych zadaniach, które nie wymagają znajomości twojej, kontekstu twojej aplikacji. No to prawdopodobnie to by tak zadziałało. Mówię, różnica między nienauczonym a nauczonym profesorem klienta jest ogromna, więc jeżeli ChatGPT, znaczy ten model lepiej generował dane, więc pewnie będzie lepszy. No. Nie pracowałem z tym osobiście, więc nie mogę ci tak do okay, powiedzieć. To jeszcze tylko drugie pytanie. Czy korzystałeś może z GitHub Copilot Workspace? Nie, szczerze też nie. Dobra, to już nie będzie. Dopiero na etapie jesteśmy code review. Na etapie code review, dawania code review, sugestii. A możemy jeszcze chwila spróbuję zadać takie pytanie. Zobaczymy, co odpowie, nie wiem, z ciekawości. Jak sam napisał. No. O, i tak. O, jak się chwali, patrzcie, timely w template looks well. Well defined. Nie, ale tak nie żartując z boku, jeżeli kod jest review podpięty na pozorom klienta, takich, no, których już był nauczony, to potrafi wynajdywać błędy, które są na przykład wycieki pamięci, raz znalazł jakiś tam static był użyty nie tak jak trzeba. Potrafi takie rzeczy wyłapać. I to nie wygląda w ten sposób. Okej, okay, to jeszcze ostatnie pytanko. Jako, że to było uczone na repozytorium klienta, to jak u Was na przykład zapewniacie, żeby ten kod klienta nie wyciekł? To jest kod klienta, ja jestem konsultantem u klienta. Nie moja brocha, że tak powiem. Ale to wiem, że są gdzieś postawione na... Wiesz co, ja nie, dokładnie nie wiem, jak to jest zbudowana infrastruktura. Ja po prostu dostałem dostęp do Copilota, który był skonfigurowany, nauczony. Nie konfigurowałem, nie byłem... To wszystko należało do zespołu obsów, prawda? I ja jako zewnętrzny konsultant, pracując dla tego klienta, nie mam w ogóle dostępu do tego, jak prywatność jest w firmie zachowana, więc nie mogę tego wiedzieć, że tak powiem. Okay, dzięki. Bym ci chętnie odpowiedział, ale to też, jak wspomniałem na początku, że to jest tak też trochę ograniczone zaufanie. Czy ufasz temu, że coś, czy jakaś firma nie przechowuje dane? Przykład,
była jakaś tam firma, która miała telewizory, które podsłuchiwały, mówiło, używały do analizy. Mówiło, że nie zbiera danych, okazało się, że się zbiera dane. No. Wszystkim się wypierali, ktoś udowodnił, bo rozgrzepał kod, w ogóle cały ten, co tam się znajdował w tym, nie pamiętam, jaki to był ten system operacyjny, na czym był napisany, rozgrzebał dokładnie kod i pokazał punkty, że tu wysyłacie do serwera. Więc nie wiem. Okej, okay. Dziękujemy ślicznie. Mariusz Ablewicz. Dobra.